Nie pożałuję. Ubierajcie zbroję. Czekam na zewnątrz. Jasna cholera, a ja tu tylko przyszedłem konia podkuć. To ma być pancerz odporny na bełty? Wypłacić mu odszkodowanie. A teraz zobaczymy, ile warta jest ta druga zbroja. A wy, białowłosy, co się tak kręcicie? Żyjesz? Tak, wyliżę się, ale ta zbroja to szmelc. Wstań! Chcę obejrzeć zbroję. Nawet.